Dziękujemy wygranej. Co się stało, że tym razem się udało? Tak jak powiedziałem, trzeba zakończyć pisać tę trylogię i chciałem zaznaczyć, walczyłem w swoim rodzinnym mieście, więc chciałem wyraźnie zaznaczyć swoją wygraną. Udało mi się to zrobić. Konsekwentnie szukałem, celowałem, jak myśli, można powiedzieć, celnych ciosów, które widać wchodziły. Było miejsce na lewy sierpowy. Słyszałem po odpowiedzi z narożnika, żebym uderzył lewy sierpowy, żeby się przekonał, żeby się nie bał go uderzyć. Uderzyłem i Robert padł. Poprawiłem nam drugi raz, też chyba było po sierpie, tam skumulował się te ciosy, że też był drugi raz na deskach. Także myślę, że ten cios przeważył już na całą walkę. Już od tamtego momentu czułem, że walka jest moja. Tak samo w międzyczasie czułem też, że kilka razy uderzyłem na dół ciosami, które zasyczał tam Robert, słyszałem w pół dystansie, więc też starałem się tylko zmieniać góra, dół, góra, dół. Widać podpowiedzi z narożnika, co wszystko trener też widział z boku, co wchodzi. Ja starałem się to wszystko realizować, więc wszystko wychodziło i koniec był piękny. No, te pierwsze trzy rundy nie były dla ciebie takie łatwe. Jak miałem wrażenie, że to one wyglądają podobnie jak w pierwszej walce. Tak, pierwsze rundy. Pierwszą rundę bardzo ostrożnie zaboksowałem. To było badanie, szukanie, też poczucie tego ringu, zobaczyć jak Robert będzie uderzał. Próbowałem się też wyluzować, starać bić, podchodzić luźnymi ciosami i dopiero jak będę blisko, starać się tam jakiś mocniejszy pojedynczy cię oscelować. No i te może pierwsze dwie, trzy rundy mogły tak wyglądać, że były troszeczkę niepewne, ale tak jak powiedziałem, do momentu, kiedy już poczułem, że trafiam tymi ciosami, że to wszystko wchodzi, to już walka się obróciła na tak naprawdę moją szalę. Aż się prosiło w tej piątej rundzie, jak faktycznie go położyłeś na deski, żebyś trochę spokojniej podszedł i go wykończył, a ty chciałeś mu urwać głowę jednym ciosem. Powiem tak, po tym pierwszym knockdownie widziałem, że to jest może być moja szansa, że trzeba to wykorzystać, rzuciłem się na niego. Troszeczkę też po tym ataku czułem w tej końcówce, że stanąłem, bo też to wiadomo kosztuje troszeczkę siły, energii, więc starałem się uspokoić tą walkę i też widziałem, Robert tam chyba po przypadkowym zderzeniu głowami miał rozcięty łuk, widziałem też na pewno mu to ograniczyło widoczność, więc starałem się luźno punktować i prowadzić walkę przednią ręką i właśnie jak będzie miejsce, to wsadzać się lewy sierpowy albo szukać też ciosu na dół. Okej, generalnie dostałeś drugie bokserskie życie, bo gdzieś wiele osób pewnie już się skreśliło po tych remisach z Jordanem, gdzieś ustawiło cię dużo niżej w hierarchii bokserskiej teraz. Wracasz bardzo wysoko. Na pewno tak i też słyszałem właśnie, to było mi dobrze znane, głosy przed walką, że walka z Robertem nie otwiera mu żadnych bram, żadnych furtek, co najwyżej małą furteczkę, jak to powiedział Andrzej Kostyra, do wielkich walk. Także to była szansa dla mnie. Ja dziękuję Robertowi, że dał mi tę szansę zaboksować z nim jeszcze na tak wielkiej imprezie na Stadionie Narodowym. Wiedziałem, że po prostu taka szansa może się nie powtórzyć, dlatego bez zastanowienia, jeżeli ustaliliśmy limit wagowy, to się na nią zgodziłem. Czwarta walka możliwa? Nie, zakończyliśmy, tak jak powiedziałem, zakończyliśmy pisać troje. Myślę, że tą trzecią walkę skończyłem na tyle wyraźnie. Wygrałem ją, że już nie jest potrzebna żadna czwarta walka. Zakończyłeś pisać jedną trylogię, a czy zakończysz pisać drugą z Jordanem Kulińskim? No bo tam też jest ciekawa sytuacja, dwie walki, dwa remisy. Tam jeszcze ciekawie, także no wiadomo, no to jest boks. Ja zawsze powtarzam to, że ja nie boję się wyzwań, chcę rywalizować. Wiadomo, Jordan boksuje kategorii niżej ode mnie. Jeżeli na przykład będzie propozycja ustalić catchweight, tak jak teraz, umowny limit wagowy, to bardzo chętnie, zgodzę się na pewno na to i skończymy pisać też trzecią trylogię. Będę pierwszy w historii bokserem, który trzy trylogie boksował.